Szatan cierpiał ranę. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Jezus cierpi przez 3 godziny. Pod krzyżem stoi Jego matka i najbardziej umiłowany przyjaciel. Oto syn Twój, mówi do niej. I oto matka Twoja, mówi do Jana. Jak gdyby chciał od siebie odsunąć miłość tych obojga ludzi, która go otaczała. Chce być sam. Wziął na siebie naszą winę. Sam
chcę z nią w naszym imieniu stanąć przed Trybunałem Wiecznej Sprawiedliwości. Nikt nie ma mu pomagać. Całkowicie samotny dokonuje tej straszliwej sprawy z Bogiem. Co zaszło w duszy Jezusa w tej chwili, tego nie wie żaden człowiek. Naraz woła: Boże, mój Boże, czemuś mnie opuścił? Nikt nie przejrzy tajemnicy, jak Syn Boży może być opuszczony przez Boga. Tylko to możemy sobie powiedzieć. Dotąd serce Jego odczuwało bliskość Boga jako pociechę i oparcie. Teraz opuszcza Go i to. Zupełnie samotny, opuszczony przez wszystkich. Sam stoi z naszą winą wobec sprawiedliwości Bożej. Nikt nie zgłębi tego, co to znaczy. Jednego tylko trzyma Jego niezachwiana wierność posłannictwu od Ojca i niepojęta miłość ku nam. W tej miłości wyniszcza się, aż wszystko wypełni. Wykonało się. Oto uwielbiam nieskończoną sprawiedliwość Bożą, przed którą stoję jako grzesznik. I Ciebie, mego Zbawcę, który stąpiłeś mnie przed boskim Trybunałem. Panie, Tyś mnie wybawił, za to dzięki Ci składam z głębi serca. Tyś mi też wskazał, jak mam znosić własne cierpienie i jak mogę je pokonać przez miłość. Znieść mogę je tylko wtedy, jeśli przyjmę je z ręki Ojca, jak Ty. Jeśli zaufam Ojcu i nie opuszczę Go, wtedy pozostanę silnym, nawet gdyby mnie wszystko opuściło. I pokonać je mogę tylko wtedy, kiedy uczynię je błogosławieństwem dla innych, tak jak Ty to uczyniłeś. Jeśli je zniosę i ofiaruję Ojcu za moich umiłowanych, za wszystkich, którym chcę pomóc, wtedy weźmie ono udział we wszechmocy Twego cierpienia. Sprowadzi łaskę Ojca i pomoże nawet tam, gdzie nic już pomóc nie zdoła. A wtedy i ja zyskuję, bo wiem, że to, co cierpię, nie jest bezowocne, ale przynosi błogosławieństwo innym. A jeśli zdarzy się kiedyś ze mną tak, że nie będę mógł nic więcej zdziałać i będę się czuł zbytecznym na tym świecie, wtedy po prawdzie mogę uczynić rzecz najwyższą. Cicho i ofiarnie w zjednoczeniu z Tobą oddać za innych moje cierpienie, moją bezsiłę, nawet moją śmierć. Panie, tylko Ty tak dokonujesz się tego, czego żadna mądrość ludzka, żadna siła i żadne dobro świata nie jest zdolne dokonać. Jedynie tak można naprawdę pokonać cierpienie i śmierć. Któryś zaraz cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Golgota, 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 tej ciszy przebywam wciąż lat. Tej ciszy daleki jest świat. Ty koisz mój ból, usuwasz mój strach. Gdy widzę Cię Zbawco przez łzy, to nie gwoździe Cię przybiły, lecz mój grzech. To nie ludzie Cię skrzywdzili, lecz mój grzech. To nie gwoździe Cię trzymały, lecz mój grzech. Choć tak dawno
Pan skończył cierpieć. Jest martwy. Cudowne dzieło Boga, to kwitnące życie pełne wszelakiej siły i wszelakiego bogactwa, pełne mocy i delikatności. Zniszczone jest doszczętnie. Po ludzku mówiąc, Jezus miał jeszcze życie przed sobą. Co byłby jeszcze stworzył, czego nauczył, co zdziałał i komu pomógł? Jakaż boska pełnia życia wykwitłaby jeszcze z niego, gdyby przeszedł całe lata ludzkie. A oto teraz wszystko zdeptane. Ale to właśnie jest głupstwo krzyża. Ziarno musiało obumrzeć na to, żeby powstało z niego najwyższe życie. A ci, którzy je zdeptywali w ziemię, stali się bezwolni siewcami zbawienia. Panie, oto jest odpowiedź na dręczące pytanie. Po co cierpienie? Dlaczego koniecznie cierpieć, kiedy wszystko woła o szczęście i twórczość? Po co śmierć? Dlaczego trzeba odejść, kiedy się jeszcze nie przeżyło całego życia? Dlaczego trzeba oddać to, co jest tak drogie? I tu pryska cała ludzka mądrość. Tylko w krzyżu jest odpowiedź. Ziarno nie wydaje owocu, dopóki nie obumrze w ziemi. Wszelkie nasze cierpienie, nasza ofiara i śmierć jest siewem niebieskim. Jeśli zjednoczeni jesteśmy z wolą boską, wtedy powstaje stąd nowe życie dla nas i dla innych.